Symbolicznie oddaliśmy bardzo istotny, to prawda, ważny odcinek drogi łączący Leśną Podlaską z Białą Podlaską, gminę wiejską, gminę miejską, gminę Biała Podlaska, gminę Leśna Podlaska, ale mówię o połączeniu, bo to jest droga łącząca dwa powiaty, powiat bialski, powiat łosicki, dwa województwa, województwo mazowieckie i województwo lubelskie i dwa miasta powiotowe. Miasto Biała Podlaską, miasto Łosice. Rzeczywiście bardzo ważny, bardzo trudny odcinek technicznie, bo to jest odcinek przez rezerwat Chmielinne. Ta droga wymagała remontu już od dawna. Usytuowana była w trudnym terenie na balach dębowych i na bruku, więc ten odcinek dla nas, dla wykonawcy był na pewno technicznie trudny, ale dla wszystkich mieszkańców jest niezwykle ułatwieniem i bezpieczeństwem przejazdu. Projekt realizowany we współpracy z powiatem bialskim. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa w 50% i po 25% budżet powiatu i budżet gminy to około 720 tysięcy z naszych jednostek samorządowych. Liczymy na kontynuację inwestycji tak, aby doprowadzać drogi do Leśnej Podlaskiej z każdej części. Tych wjazdów jest 7. Jest co robić, ale proszę pamiętać, że Leśna nie jest typową gminą, to jest gmina mała, niewielka, 4-tysięczna, ale z bazyliką leśniańską, do której przybywa ponad 100 tysięcy wiernych rocznie. Myślę, że w tej chwili, w okresie pandemicznym, to się troszkę oczywiście zmniejszyło, niemniej jednak ta liczba jest nadal imponująca. Nareszcie mamy ten odcinek, który był najtrudniejszy do Leśnej Podlaskiej i jest to duża radość dla nas, że dzisiaj możemy go inaugurować. Oczywiście budowa tej drogi to jest dobra współpraca powiatu, Rady Powiatu, pana wójta z zarządem powiatu i Rady Gminy Leśna Podlaska. Można powiedzieć, że mówiliśmy w tej sprawie wszyscy jednym głosem. Potrzeb, pan wójt na pewno o tym powie, potrzeb budowy dróg, remontu dróg na terenie gminy Leśna Podlaska, na terenie powiatu jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. Rzeczywiście ostatnimi laty robi się bardzo wiele, ponieważ są dofinansowania odpowiednie, są pieniądze, nigdy tyle się nie budowało dróg, co w ostatnim czasie. Ten odcinek przez Chmielinę jest bardzo trudnym odcinkiem i wykonany został w znakomitej technologii. To nie tylko nałożenie dywaniku, to jest droga poszerzona, zbudowane są nowe przepusty, zostały położone 3 warstwy, droga spełnia wszelkie wymogi. Jest to wielka radość dla nas, nie tylko dla mieszkańców gminy Leśna Podlaska, dla wszystkich, dla pielgrzymów, który tutaj przybywa około 100 tysięcy rocznie. Jest to wielka radość. Dlatego wyrazy wdzięczności jeszcze raz na ręce Zarządu Powiatu na czele z panem starostą, na ręce pana wójta, Rady Powiatu, Rady Gminy Leśna Podlaska i na ręce Zarządu Dróg Powiatowych. A szczególnie podziękowanie dla pani dyrektor Beń, bardzo zasłużonej pani dyrektor. Dziękuję. Odcinek drogi, na którym dzisiaj stoimy, który jest oddawany do użytku, ma długość 2,2 km. Roboty wykonane na tym odcinku to poszerzenie do 6 metrów, wzmocnienie konstrukcji, poprawa odwodnienia, wymiana przepustów, oznakowanie poziome, piękne oznakowanie poziome z liniami osiowymi, krawędziowymi, dwuwarstwowe. Całość inwestycji kosztowała 2,2 miliona złotych. Z tego 50% to jest dofinansowanie z budżetu państwa, czyli od pana wojewody 1 400 000, drugie 1 400 000 to jest podzielone między gminę a powiatem. Dzięki właśnie takiej współpracy mogliśmy tutaj już jakby zwieńczyć ten odcinek od Ciciebora do Leśnej. To był najtrudniejszy odcinek przez Chmielinne, gdzie warunki, wiadomo, przez rezerwat były dużo zakrętów, gdzie teraz są widoczne, poprawiona widoczność, wycięte są wszystkie krzaki obok. No i cieszymy się, że ten odcinek drogi może służyć mieszkańcom, wszystkim przyjezdnym, pielgrzymom, także oby bezpiecznie się po nim jeździło. Dziękuję bardzo.
Odcinek drogi przebiegał przez teren rezerwatu Chmielinne, w związku z tym to były takie utrudnienia formalne, ale był to ciekawy odcinek, ponieważ posiadał wszystkie cechy geometryczne, a więc łuki, przechyłki, rampy i krzywe przejściowe. W dodatku, że łuki były w kategorii łuków odwrotnych, blisko siebie położonych, co było dodatkową trudnością, żeby zachować płynność i przebieg zgodny z projektem. Projekt był ciekawy z zastosowaniem nowych technologii, a więc wszystkie połączenia były łączone za pomocą siatek odpowiednich. Wykonaliśmy również 3 przepusty pod drogą, pod korpusem drogi. Odcinek około 3 km łączący miejscowość Witulin i miejscowość Leśna Podlaska.